Cześć, dzisiaj witam się z Wami na pokładzie Volkswagena ID4. I tutaj za mną jest materac, na którym dzisiaj spaliśmy, bo zrobiliśmy sobie taki challenge, żeby zobaczyć, jak się śpi w Volkswagenie ID4. I powiem Wam, że było słabo, ale już za kilkanaście dni pojawi się film, więc zapraszam Was do oglądania. A zanim przejdziemy do EV News, to przypominam Wam o moim sklepie evpark.shop, gdzie możecie kupić vouchery na jazdę Teslą. Możecie kupić też taką usługę wsparcia przy odbiorze Tesli i w całym procesie zakupowym oraz możecie kupić akcesoria do Tesli i zapraszam Was również na zlot Tesli dla właścicieli Tesli, który organizujemy już pod koniec marca. Lecimy z odcinkiem. Zaczynamy od nowego Hyundai Kona, który został zaprezentowany i w zasadzie jest to podobna premiera dla mnie jak premiera Kia Niro EV, czyli jest wizualnie samochód zmieniony, jest kilka takich upgrade'ów, jest kilka takich fajnych funkcji dodanych, ale poza tym auto nie zostało jakoś tak bardzo mocno usprawnione. Przede wszystkim pojemność baterii się zwiększyła o zaledwie 1,4 kWh, co powoduje, że zwiększył się zasięg, aerodynamika się ulepszyła, powiększył się też ten samochód. Ma taką funkcję jak V2L, czyli można zasilać za pomocą adaptera inne urządzenia, podobnie jak to jest w Hyundai Ioniqu 5 czy w Kia EV6, czyli możemy sobie zasilać na przykład inny samochód. Największym minusem, to też to pytanie zadałem na premierze naszej polskiej Kia Niro EV, dlaczego moc ładowania cały czas pozostaje bez zmian, w sensie ten czas ładowania wynosi dalej około 40 minut do 80%. I tutaj to uważam, że jest największą wadą tego samochodu, bo mam w rodzinie jedną Kia Niro EV, powiedzmy, że to jest to samo co Kona, bo ta sama bateria, ta sama moc ładowania i właśnie auto jest naprawdę świetne, tylko największą wadą tego samochodu jest ta moc ładowania, bo w trasie to naprawdę robi się uciążliwe, gdy musimy się drugi czy trzeci raz zatrzymać na pół godziny czy 40 minut. Ja też jakiś czas temu jechałem do Frankfurtu Kia Niro i da się, no ale to było problematyczne, bo fajnie jakby te postoje były dwa razy krótsze, szczególnie, że dzisiaj no ten samochód już mógłby być usprawniony i w dalszym ciągu Hyundai Kona jest budowany w trzech wariantach. Tyle, że teraz Hyundai powiedział, że wersja elektryczna była taką tą najważniejszą, tą pierwszą, kluczową, a zaraz za nią jest jeszcze wersja plug-in i zwykła hybryda bez możliwości ładowania. Samochody będą występowały znowu w dwóch wersjach, 65,4 kWh i 48,4 kWh. Mitsubishi ogłosiło nową strategię rozwoju do 2030 roku. Planuje Mitsubishi zainwestować ponad 10 miliardów dolarów w pojazdy zelektryfikowane i w produkcję akumulatorów. No i tutaj mamy informacje o tym, że będą dostępne, będą premiery nowych czterech elektryków i będzie to pick-up, SUV i dwa inne modele. Plan ten, jak sobie spojrzymy, to nie wygląda dosyć kolorowo, bo do 2025 roku firma chce się cały czas skupiać na hybrydach plug-in i na samochodach spalinowych. Dopiero do 2030 roku tam głównie się skupią na samochodach zelektryfikowanych, czyli hybrydach plug-in, hybrydach zwykłych i elektrykach. I dopiero od 2035 roku głównie Mitsubishi będzie skupiało się na samochodach 100% elektrycznych. I to uważam, że powoduje, że Mitsubishi może trochę wypaść, zostać z tyłu, bo jeżeli dzisiaj nadal planują skupiać się na tych silnikach spalinowych, a dopiero na później odkładają samochody elektryczne, no to spowoduje, że konkurencja znowu ich wyprzedzi. Full Self Driving Tesli wkrótce powinien pojawić się już w Europie. Ja wiem, że to jest obiecywane już od wielu, wielu lat. Elon Musk już niejednokrotnie obiecywał i cały czas się opóźnia, jak zresztą wiele projektów Tesli się opóźnia, ale myślę, że ten dzień, kiedy faktycznie te wersje beta zaczną trafiać do Europejczyków, już jest coraz bliżej i w końcu osoby, które wydały te 40 tysięcy złotych albo kiedyś jeszcze, jak było taniej, 20 tysięcy złotych, mogą poczuć zalety tego, że wydały tyle pieniędzy. Do tej pory bardzo często
to dostaję pytania, czy kupić FSD, czy nie, czy wystarczy zwykły autopilot. I kiedyś zawsze zalecałem kupować FSD, no bo w przyszłości to się rozwinie, cena FSD pójdzie w górę, no i zyskamy przy odsprzedaży samochodu. No ale doszło do takiej sytuacji, że niektórzy po 3 latach zaczęli odsprzedawać te samochody i tak naprawdę przez te 3 lata nic się nie zmieniło, poza tym, że raz wzrosła cena FSD o 20 tysięcy złotych. No ale teraz wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby kupić. Jeżeli kupujecie nową Teslę, to warto rozważyć, bo faktycznie nawet jeżeli będzie opóźnienie i załóżmy, że za rok albo za 2 lata pojawią się jakieś większe korzyści wynikające z posiadania FSD, to warto już dzisiaj w to zainwestować, bo myślę, że w tym momencie jak kupimy, to z tego skorzystamy. To jest 40 tysięcy złotych, tutaj też taki protip, taka wskazówka, że jak kupujecie, to warto sobie najpierw kupić samochód sam i dopiero później dokupić na przykład już za gotówkę FSD, czyli ten pakiet autopilota, po to, żeby sobie też wliczyć tą fakturę w koszty, bo jeżeli kupicie samochód za, no nie wiem, Tesla za 300 tysięcy złotych, to pamiętajcie, że możecie odliczyć firmie do 225 tysięcy VAT-u, a jeżeli później dokupicie sobie pakiet autopilota, no to macie po prostu znowu fakturę, którą w pełni możecie wrzucić w koszty, więc to jest taka wskazówka i zalecam zastanowić się nad tym, bo może to w końcu coś mieć, bo już mamy pierwsze informacje, że FSD w wersji beta, wersji 11 ma trafić do testerów. W Stanach Zjednoczonych aktualnie jeździ około 400 tysięcy samochodów, które mogą korzystać, mogą też testować z tej funkcji beta. Hallmark Catalog zauważył, że w opcjach autopilota pojawia się taka opcja, że możemy wybrać sobie Full Self Driving Beta i prawdopodobnie tak będzie w Europie, że będziemy mogli sobie odhaczyć i testować. Tesla ogłosiła również 2 nowe rzeczy. W modelu S pojawiła się nowa szyba. Nowa szyba, która jest lżejsza, co powoduje, że środek ciężkości obniża się, co sprawia, że po prostu samochód lepiej jeździ. Pewnie to są ułamki, ale ułamki procent, ale zawsze coś. No i nowy szklany dach, który Tesla wprowadza, przypuszcza więcej światła, zapewnia wyraźniejszy widok nieba w dzień i w nocy przy zachowaniu tego samego poziomu ochrony przed ciepłem i promieniowaniem UV. Według Tesli nowy dach waży właśnie mniej i wpuszcza 5 razy więcej światła w porównaniu z poprzednim szklanym dachem. Dodatkowo Tesla wprowadziła nowy kolor, nazywa on się Ultra Red i Tesla nawet opublikowała film na swoim kanale na YouTube, którym pokazuje ten nowy, bardzo soczysty kolor. Przypomina mi on kolor kiedyś jeszcze z tych pierwszych Tesli Model S sprzed 6, 7, 8 lat, takie były bardzo mocno takie niemalże bordowe i szczerze mówiąc, chyba podobał mi się bardziej osobiście ten poprzedni kolor niż ten taki mocny, bardzo soczysty. Dopłata za ten kolor wynosi 14 700 zł. Według mnie ten czerwony kolor jest najbardziej trwały, jest on wielowarstwowy, ale i tak moim faworytem zawsze będzie bezpłatny biały kolor. Białe Tesle mi najbardziej się podobają. Nissan poinformował, że planuje zmniejszyć koszt produkcji silników o 30% do 2026 roku i będzie produkował na tej samej linii produkcyjnej silniki do elektryków, jak i silniki hybrydowe. Nissan będzie produkował cały układ napędowy 3 w jednym miejscu, co właśnie spowoduje, że się obniży koszt. Ostatnio mówiłem, że Volkswagen podobny zabieg planuje zrobić i będzie całe zespoły napędowe produkował. I to jest słuszna droga, bo to może zoptymalizować koszty, może zmniejszyć koszt samochodu albo zwiększyć marżę samochodu, bo tak jak wiemy, Tesla w tym momencie ma najwyższe marże, zarabia najwięcej na każdym jednym samochodzie, a inni producenci mają bardzo małe zarobki. I dzięki temu nie spodziewałbym się, że będą tańsze na przykład Nissany Ariya, ale że po prostu zaczną więcej zarabiać producenci. I cieszę się, że Nissan w tą stronę idzie, bo tak jak mówiłem, przespał Nissan trochę elektryfikację, bo od momentu premiery Nissana Leafa i bardzo dużego sukcesu Nissana Leafa, Nissan spóźnił się z Nissanem Ariya i później okazało się, że ten samochód też nie jest doskonały. Ja ostatnio zrobiłem taki film, znaczy serię filmów o Nissanie Ariya i zapraszam was zresztą do oglądania, bo taką nową
nową serię. Rozpocząłem 5 wad i 5 zalet każdego samochodu i Nissan Ariya już jest na kanale. I uważam, że tam jakby biorąc pod uwagę doświadczenie Nissana, to ten samochód powinien być lepszy. Powinien mieć lepszy zasięg, powinien mieć przede wszystkim wyższą moc ładowania, a tego nie ma, więc mam nadzieję, że te zmiany, które Nissan tutaj planuje, to na pewno wyjdą na lepsze. I ostatnią nowością na dziś jest NIO ET5. Co prawda to jest samochód, który nie jest na razie oferowany na rynku polskim, ale pewnie niedługo będzie. Na razie jest on w sprzedaży w Norwegii, w Niemczech teraz wchodzi, ale to jest bardzo ważny model, dlatego że jest to kombi. Jest to segment porównywalny, ten sam segment co Tesla Model 3 i jest to samochód kombi. Jak wiecie, dzisiaj na rynku mamy bardzo mało samochodów elektrycznych kombi. Jest to Porsche Taycan chyba tylko i w zasadzie więcej nie kojarzy mi się. Jest jeszcze MG, ale to w Polsce tego nie ma. No i to jest jakby duża nisza niezagospodarowana, w którą warto wejść i nie mogę się doczekać, aż NIO wejdzie do Polski, chociaż podejrzewam, że to będzie jeszcze wiele lat, bo mam informacje takie z Norwegii, więc na to jeszcze trochę poczekamy, ale na pewno samochód będzie bardzo popularny, bo w tym momencie na rynku europejskim są coraz bardziej popularne crossovery, takie jak właśnie ID4, Nissan Ariya, Tesla Model Y i trochę samochody kombi przegrywają, ale myślę, że brakuje, bo bardzo dużo osób często pyta właśnie o samochody elektryczne kombi, żeby więcej zapakować i nawet wizualnie często one są fajniejsze. Ja się nie mogę doczekać. No i NIO ET5 będzie dostępny tak jak wiecie, NIO ma wymienne baterie, więc będziemy mogli mieć tam trzy opcje bateryjne. 75 kWh, 100 kWh, no i największa bateria 150 kWh, która jeszcze nie jest dostępna, ale ma być dostępna pod koniec tego roku, o ile wszystko dobrze pójdzie. No i takie stacje wymiany baterii wkrótce powstaną, nawet w Warszawie będzie prawdopodobnie w tym roku pierwsza stacja wymiany baterii NIO i będzie można sobie taką baterię wymieniać na większą w zależności od tego, jaki będziemy potrzebowali zasięg. To by było na tyle w tym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia już za tydzień w EV News i za kilka dni w kolejnym odcinku. Cześć!